Pomówmy jeszcze o sile normalnej. Teraz zastanowimy się, jak siła normalna działa w różnych sytuacjach, w sytuacjach ruchu z przyspieszeniem. Do tego celu posłużymy się przykładem jazdy windą. I niech nasza jazda windą ma 4 etapy. W pierwszym etapie winda, zaczynamy, wsiedliśmy dopiero, winda stoi i nie przyspiesza. Umówmy się, że wszelkie ruchy tutaj naszej windy niech będą w kierunku pionowym. Umówmy się, że taki jednostkowy wersorek w kierunku pionowym oznaczamy sobie jako taki wersorek J z ptaszkiem. No takie umowne oznaczenie. Tak, i to jest nasz pierwszy etap ruchu windy. Następnie nasza winda rusza, zaczyna przyspieszać z przyspieszeniem 2 metrów na sekundę kwadrat do góry w kierunku pionowym, tak, tutaj razy ten wersorek. Przyspiesza w ten sposób przez 1 sekundę. Wobec tego po 1 sekundzie prędkość windy to będzie już 1 sekunda razy 2 metry na sekundę kwadrat, to już są 2 metry na sekundę, jeśli startowaliśmy z prędkości równej 0, tak, również w kierunku tego wersorka. No i po tej 1 sekundzie umówmy się, że przestajemy przyspieszać. Przez jakiś czas tak się poruszamy. I kiedy zbliżamy się już do naszego piętra, no to winda znowu musi przyhamować do zera, więc umówmy się, że w tym ostatnim etapie przyspieszenie windy to będą minus 2 metry na sekundę kwadrat, również w kierunku tego wersorka J, czyli po prostu przyspieszenie będzie ujemne, czyli skierowane do dołu. Tak, no i zastanówmy się teraz, jak będzie działać siła normalna. No bo tak, jakie siły w ogóle działają na naszego pasażera? Umówmy się, że pasażerem jest, żeby rachunki były prostsze, niech to będzie, powiedzmy, dziecko, którego masa wynosi 10 kg. Tak, dzieci lubią jazdę windą, więc możemy takiego pasażera do windy zaprosić. I teraz jakie siły na niego działają? Więc tak, jeśli się umówimy, że cały czas wszystko się dzieje blisko powierzchni Ziemi, no to zawsze w każdym z tych przypadków będzie na niego działać siła grawitacji, wyrażona przez iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego. No a przyspieszenie ziemskie, jeśli się umówimy, że jesteśmy cały czas blisko powierzchni Ziemi, niech ono będzie zawsze takie samo, to będzie minus skierowane do dołu, więc minus 9,8 metra na sekundę kwadrat razy ten wersorek taki pionowy. A wobec tego siła grawitacji tutaj to będzie zawsze minus 98 metrów na sekundę kwadrat razy kilogramy, czyli minus 98 newtonów. Tak, w każdym z tych przypadków tutaj ta siła, zaraz sobie ją zaznaczymy jakimś jaśniejszym kolorem, żeby było lepiej widać, to będzie zawsze minus 98 newtonów. Tutaj tak samo. I tutaj też. Starałam się rysować na każdym z rysunków tak samo. Mniej więcej przynajmniej. O, i teraz pytanie jest takie, ile w poszczególnych, na poszczególnych etapach wynosi siła normalna, czyli ta siła, z jaką podłoga windy działa na pasażera. I w jaki sposób dojdziemy do tego, ile wynosi ta siła normalna? No otóż druga zasada dynamiki Newtona mówi nam, że w każdej chwili masa naszego ciała razy przyspieszenie to jest suma wszystkich sił, jakie działają na ciało. W tym wypadku na pasażera będą zawsze działały dwie siły. Siła grawitacji i siła normalna. I po prostu z tego równania za każdym razem musimy dojść, ile ta siła normalna będzie wynosiła. Tak, możemy sobie nawet to przepisać, że siła normalna to jest masa razy przyspieszenie minus siła grawitacji. Zobaczmy sobie, ile to będzie za każdym razem. No więc tak, w pierwszym przypadku, kiedy przyspieszenie jest równe 0, to jest już coś znanego nam z poprzedniego filmu, kiedy mieliśmy bloki lodowe, kiedy siła normalna dokładnie równoważyła nam siłę grawitacji. Prawda? W momencie, kiedy przyspieszenie jest równe 0, to zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, żeby przyspieszenie było równe 0, czyli żeby prędkość była stała, to siły działające na ciało muszą się równoważyć. Wobec tego, albo z drugiej zasady dynamiki też można spojrzeć, że jeśli przyspieszenie jest 0, no to wtedy suma sił działających na ciało też musi być równa 0. Tak? Wobec tego tutaj widzimy, że siła normalna jest dokładnie przeciwnie skierowana i równa co do wartości, czyli jest po prostu równa 98 newtonom w kierunku
tego wersorka, tak? Teraz, kiedy przyspieszenie jest równe 2 metrom na sekundę kwadrat, to wtedy masa razy przyspieszenie to jest 10 kg razy 2 metry na sekundę kwadrat, czyli 20 kg razy metry na sekundę kwadrat, czyli 20 newtonów, też razy ten wersorek, tak? Czyli mamy, że nasza siła normalna w tym wypadku to będzie 20 newtonów razy ten wersorek minus 98, minus 98 newtonów. Tutaj ta konwencja znaków trochę nam pomaga, tak? I wychodzi 20 minus 98, czyli plus, czyli 118 newtonów razy ten wersor, tak? Czyli żeby nasz człowieczek, nasz tutaj pasażer windy poruszał się z przyspieszeniem skierowanym do góry, siła normalna musi być, musi nie dość, że równoważyć tę siłę, która działa w dół, bo inaczej bez tego to człowieczek by w ogóle spadał, by przeleciał przez podłogę i by spadł pod wpływem samej siły grawitacji, by spadał do kierunku wnętrza Ziemi, a to się nie dzieje. Podłoga musi w jakiś sposób równoważyć tę siłę, a tutaj oprócz tego musi jeszcze zapewnić, musi jeszcze popychać go do góry tak, żeby przyspieszał. Tak? Wobec tego narysujmy sobie tutaj odpowiednio, to jest większe, odpowiednio dłuższy jest ten wektor, tak? I jego wartość to 118 newtonów i skierowany jest do góry. Tak? Czyli siła normalna nie dość, że zapewnia nam zrównoważenie tej siły grawitacji skierowanej w dół, pod wpływem której normalnie ludzik by spadał. Oprócz tego jeszcze popycha ludzika do góry w taki sposób, że zapewnia odpowiednie przyspieszenie. Tak, tutaj w ten sposób pod wpływem takiej siły ludzik się porusza przez 1 sekundę, następnie znowu przyspieszenie jest równe 0 i to nie ma znaczenia tutaj, że prędkość jest równa, jest teraz różna od zera, bo nasze ciało w żaden sposób nie jest czułe na stałą prędkość. My nie umiemy, jeśli nie widzimy, co się dzieje za oknem, to nie umiemy rozróżnić między spoczynkiem a ruchem ze stałą prędkością. Jeśli jesteśmy zamknięci na przykład w windzie bez okien, to nie odczujemy tego. Nasze nerwy, nasze ciało jest w stanie odczuć obecność przyspieszenia. No wówczas czujemy po prostu, że ta siła normalna naciskająca od dołu na nasze stopy jest większa lub mniejsza i wówczas możemy rozpoznać, że poruszamy się z przyspieszeniem. Natomiast jeśli przyspieszenie jest równe 0, natomiast prędkości są różne, to tego rozpoznać nie umiemy. I tutaj znowu, w związku z tym, że przyspieszenie jest 0, no to patrząc już tak w pamięci z tego równania, możemy powiedzieć, że siła normalna to jest minus, jest równa minus sile grawitacji, bo ten człon wynosi 0, więc możemy od razu to napisać w ten sposób. Tak, nasza siła normalna, tak i tutaj podobnie, siła normalna to jest 98 newtonów, jest po prostu równa co do wartości, czyli sile w grawitacji. I teraz ostatni etap, kiedy przyspieszenie jest równe minus 2 metrom na sekundę kwadrat, to znowu mamy masa razy przyspieszenie, to będzie tym razem minus 20 newtonów razy ten wersorek, tak? I jeśli sobie teraz to wstawimy do tego równania, tutaj będziemy mieć siłę normalną równą minus 20 newtonom, minus 98 newtonów razy ten wersorek, tak? Minus 20, minus, czyli plus 98, to jest 78 newtonów razy ten wersor, tak? Czyli tutaj ta siła z kolei jest odpowiednio mniejsza, wtedy wypadkowa siła działająca na ludzika jest, ma znak minus, czyli jest skierowana do dołu i to się zgadza, bo przyspieszenie jest skierowane do dołu. Czyli podłoga na nas naciska mniejszą siłą niż zwykle, kiedy poruszamy się bez przyspieszenia i to jest takie, to są właśnie te wrażenia, które podczas jazdy windą możesz odczuć i bardzo Ci proponuję następnym razem podczas jazdy windą się nad tym skoncentrować, że kiedy winda przyspiesza, że kiedy przyspieszenie windy jest skierowane do góry, to będziesz czuć takie jakby wciskanie w podłogę, jakby mocniejszy nacisk na stopy. Natomiast jeśli winda będzie zwalniać, będziesz czuć jakby, będziesz odczuwać, że podłoga jakby ucieka spod Twoich stóp. Szczególnie jeszcze taki ciekawy przypadek, który teraz na poczekaniu przyszedł mi do głowy. Mianowicie, co będzie, jeśli winda będzie spadać swobodnie, a my razem z nią? Wtedy masa razy, wtedy przyspieszenie będzie równe przyspieszeniu ziemskiemu, będzie równe minus 9,8 metra na sekundę kwadrat razy ten wersorek. Tak, to jest już tak poza konkursem, poza tym przypadkiem, poza tymi przypadkami możemy to sobie odkreślić, to wówczas siła normalna będzie równa masie razy przyspieszenie minus tej sile grawitacji, tak? Przyspieszenie jest równe przyspieszeniu ziemskiemu, co do wartości, co do kierunku, tak? Minus siła grawitacji, czyli masa razy przyspieszenie minus
przyspieszenie ziemskie minus masa razy przyspieszenie, czyli obojętne ile ważymy i kto jedzie tą windą, będzie to po prostu zero. Tak, w momencie, kiedy winda spada swobodnie, to nie czujemy w ogóle żadnego nacisku tutaj na stopy ze strony podłogi. To taka ciekawostka na sam koniec. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Następnym razem, jak będziesz jechać windą, to spróbuj zamknąć oczy i poczuć, czy winda przyspiesza, czy zwalnia, czy jedzie ze stałą prędkością. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie fajna zabawa.